Dobry wieczór Państwu. Joanna Witowicz-Pałasz, logopeda klinicznej terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Zapraszam na kolejną krótką wskazówkę dotyczącą pracy z dziećmi z ASD. Dzisiaj, zgodnie z Państwa wyborem, króciutko na temat zachowań trudnych. Ten temat jest tak szeroki, tak bogaty i tak trudny tak naprawdę, że trudno było mi gdzieś wybrać, co w te 7 minut, maksymalnie 10, powiedzieć, bo takie mam założenie, że te nagrania będą naprawdę krótkie, po to, żeby dać pewną wskazówkę i dać taką przestrzeń rodzicowi czy terapeucie na przemyślenie i taką konfrontację tego, co dzieje się w warunkach takich gabinetowych czy też domowych. Mówiąc o zachowaniach trudnych, zawsze, jeśli takie zachowania występują na zajęciach, a szczególnie wtedy, kiedy jest ich ogromna ilość, co szczerze mówiąc zdarza się mi gdzieś tam bardzo rzadko, żebym myślała, że jest ich bardzo, bardzo dużo, ale to też jest taka moja specyfika pracy i myślę, że specyfika tych dzieci, które spotykam, bo one są gdzieś na początku tej swojej drogi terapeutycznej, to zawsze trzeba sobie rozliczyć swoje własne emocje. Czyli jaki jest stan emocjonalny mój, terapeuty, czy wiem, że oglądają mnie też rodzice, więc też rodzica, czy to nie jest tak, że dziecko w jakiś sposób odczytuje te nasze emocje, nasz stan zdenerwowania, czy różnych rzeczy, które się gdzieś tam u nas akurat dzieją, bo jestem przekonana, że dzieci z ASD świetnie nas czytają, mimo różnego sposobu, różnego poziomu funkcjonowania i na nic zdaje się tak zwany uśmiech terapeutyczny. I to jest taka pierwsza rzecz, która jest ważna, jeśli występują to zachowania trudne, czyli w jakich emocjach ja staję wobec dziecka dzisiejszego dnia czy dzisiejszej godziny. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o zachowania trudne, to trzeba wiedzieć, mieć przekonanie, że dziecko, które przychodzi do nas na zajęcia, czy dziecko, które mamy ze sobą, obok siebie w domu, czy ono nie jest głodne czasem, czy nie jest niewyspane, czy nie ma jakiegoś dyskomfortu takiego somatycznego, czy nie zadziało się wcześniej coś, gdzie doszło do dużej ilości różnych emocji, z którym sobie dziecko nie poradziło i teraz w sytuacji tej bezpiecznej mamy zwrot i nasze dziecko, nasz Franek czy nasza Kaśka właśnie teraz ma tą przestrzeń na oddanie tego, co się zadziało 2-3 godziny temu, a czasem i dzień wcześniej, a może i wcześniej. Tak? Czyli musimy mocno się zastanowić, co mogło spowodować, czy to zachowanie trudne, jeśli nie widzimy takiej przyczyny wprost, i czy możemy to nasze dziecko w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, czyli zwyczajnie nakarmić, czy czasem odpuścić, bo zwyczajnie czuje się źle. I tego też należy się nie bać w takim moim podejściu czy moim rozumieniu. Kolejna rzecz, która myślę, że jest bardzo istotna, to, czy nasze dziecko ma jakiekolwiek narzędzie do zakomunikowania swojego sprzeciwu. Sprzeciw czy brak zgody dziecka nie jest niczym złym. Jeśli mówimy, że dzieci z ASD mają zaburzenia komunikacji, to musimy zakładać, że one będą i my będziemy dawać przyzwolenie na to, że nam dziecko zakomunikuje, że czegoś nie chce i nie jest to nic złego. I myśląc o nurcie niedyrektywnym, zakładam, że terapeuta wyraża zgodę na to, że dziecko czegoś nie chce. Tak? Czyli jeśli przychodzi taki dzień, kiedy dziecko nie chce, nie wiem, nie chce zaproponowanej jakiejś aktywności, a ona już jest taką aktywnością mocno poznawczą i zależy nam w jakikolwiek sposób na tym, żeby docelowo jakby dojść do pewnych umiejętności, to ja mówię, okej, to teraz nie, to sobie odłóżmy, zróbmy coś innego, ale za chwilę będę chciała do tego wrócić na którymś poziomie terapii, nie od początku, nie na początku, tak? Natomiast muszę jako terapeuta mieć w sobie zgodę na to,
że moje dziecko czegoś nie chce. Natomiast kluczem do sprawy jest to, czy nasze dziecko ma jakiekolwiek narzędzie do tego, żeby zakomunikować w sposób oczekiwany, adekwatny to, że nie chce. Czyli jeśli pracuję z dzieckiem, to nie do końca zaczynam, albo zwykle nie zaczynam od gestu daj, albo gest daj idzie mi bardzo równo z gestem nie chcę tego, tak? Nie chcę. Czy nasze dziecko ma możliwość i umiejętność zakomunikowania, że nie chce gestem, odpychaniem ręki, kiwaniem głową, czy jakimkolwiek, czy symbolem innym, umownym, nawet obrazkowym, tak? Czyli nie możemy oczekiwać, że zachowań trudnych nie będzie, jeśli dziecko nie ma narzędzia do komunikacji. I to narzędzie trzeba sobie bardzo szybko wypracować. Ono nie musi być rozbudowane. Może to być prosty, tak jak mówię, gest, który pokaże rodzicowi, że czegoś nie chce i że dziecko chce też o czymś zdecydować. I jest to realnie rzecz ujmując dobre. Zachęcam Was do noszenia przy sobie malutkiego notesiku z pisakiem po to, żeby szybko w razie sytuacji, która ma nastąpić, czy jakiejś zmiany, która ma się zadziać, móc też narysować to, co się zadzieje symbolem. Zachęcam Was do struktury pewnej, do zaplanowania pewnych rzeczy, które możemy przewidywać, że będzie trudna, czy będzie inna niż to, czego spodziewa się dziecko. Myślę, że nic tak nie wpływa niespodziewanie, znaczy tak jakby z trudnością do opanowania, jak to, jak nagła zmiana, która się zadzieje. My sami, dobrze funkcjonujący, typowo funkcjonujące osoby dorosłe, mamy czasem trudności wtedy, kiedy pojawi się nagła zmiana, nagły zwrot akcji z przekierowaniem swoich planów, czy jakby ze zmianą swoich planów, więc trudno oczekiwać od małego dziecka, które szczególnie ma trudności, jeśli chodzi o rozumienie sytuacji społecznych, jeśli chodzi o zmiany, że się świetnie do tego przystosuje. Sam fakt sprzeciwu czy wystąpienia sytuacji trudnej nie jest niczym złym. My terapeutycznie musimy doprowadzić do tego, czy chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby te komunikaty ze strony dziecka były akceptowalne zarówno przez nie samo, jak i przez otoczenie i przez środowisko. Zachęcam Was na początek, jeśli tak jak mówię, myślimy o zachowaniach trudnych, do rozpatrzenia tych punktów, które podałam. I myślę sobie, że drugie nagranie też zrobimy o zachowaniach trudnych. Tylko podam już taką pewną strategię, jeśli chodzi o ubieganie ich, albo o przekierowywanie. Jeszcze pomyślę przez te kilka dni, jak to zrobić, a może wy mi podpowiecie, co by Was zainteresowało. Przez ten tydzień jakby przyjrzyjcie się temu, co się dzieje, że to zachowanie występuje, co powoduje to zachowanie trudne i być może już same jakby okiełzanie swoich emocji i sytuacji takiej psychofizycznej dziecka sprawi, że tych sytuacji będzie zdecydowanie mniej. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam Was do udostępnienia tej strony Terapia Małego Dziecka ZSD, dlatego że właściwie jest nas już 1500, a strona działa chyba 2 tygodnie, nawet nie, co świadczy o ogromnej potrzebie. Po uruchomieniu tej strony dostałam bardzo dużo informacji od rodziców, od babć, od dziadków, że oglądają te nagrania, bo daje im to inny sposób myślenia o terapii dzieci i myślę, że to jest takie fajne, kiedy rodzic czy terapeuta może myśleć w wieloraki sposób, a nie jeden prosty, schematyczny. Kiedy
wysłucha innych możliwości terapeutycznych, bo daje to, tak jak mówię, taką szerszą możliwość patrzenia na dziecko i szerszą możliwość pomocy dziecku i rodzinie. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, która się gdzieś tam uruchomiła w różnych komentarzach, że nie ma jednej metody i nie ma najlepszej metody w takim moim rozumieniu do terapii dzieci z różnymi trudnościami, bo nawet najlepsza metoda w rękach fanatyka może być metodą szkodliwą zarówno dla dziecka, jak i dla rodziny. I może kiedyś o tym też trochę powiem, ale miejcie czujność, działajcie w zgodzie, szczególnie to tak do rodziców mówię, w zgodzie z samym sobą. Jeśli czujecie, że to, co mówię, ma dla Was jakiś sens i wpisuje się w to, co robicie, czy jakbyście chcieli pracować terapeutycznie, to to róbcie. Jeśli czujecie, że nie, że wolicie dziecko, nie wiem, wsadzić w stolik i pracować behawioralnie, to jest rodzica wybór. Rodzic zna się na swoim dziecku, my znamy się na trudnościach rozwojowych i strategiach postępowania. Będę to powtarzać zawsze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, bo już jest wieczór, jak to nagrywam. I do zobaczenia znów.